ma. A teraz pokażę Wam, jak można jednocześnie sterować łodzią radiowo z dachu oraz jednocześnie myć panele fotowoltaiczne i to jakim narzędziem. Zobaczcie. Dołożyłem do prawego silnika, żeby wyprostować kurs. Włączymy ściereczkę i panelik kolejny. Zobaczcie, jak ona fajnie się przesysa. Trzymam tylko na środku, a ścierka zrobiona z najtańszej wykładziny za 5 zł za metr kwadratowy czyści nam całą swoją powierzchnię, ponieważ przykleja się wszędzie do szkła panela. Nawet w narożnikach nie muszę dociskać, bo ona wszędzie jest po prostu przyssana. Idziemy dalej. Mamy jeszcze pilot do sterów strumieniowych. Odpalamy. Przedni ster w lewo, tylny w prawo. I w miejscu kręcimy łajbę. O, barka płynie. Wracam, bo płynie barka. Więc tak, podnośnia Niederfinow we wschodnich Niemczech, bardzo blisko granicy z Polską. Genialny obiekt, budowany przez Polaków, kierowany przez Polaka. Podobno kierownik tego projektu, Polak, który nadzorował tą budowę, oczywiście mówię o starej, którą będziemy płynąć, starej podnośni Niederfinow, podobno popełnił samobójstwo, gdyż tak przeraził się konstrukcją i mechanizmami, że obawiał się, że to nie wytrzyma i się rozsypie. Bał się konsekwencji pewnie. Podnośnia po prawej stronie wyższa to jest nowa, ukończona, ale jeszcze nie otwarta do użytkowania. Natomiast lewa, taka skratowana, stalowa w 100%, którą będziemy płynąć. Podnośnia stara, z lat, wybudowana w latach 40., zaraz po wojnie, przez Polaków. Zobaczycie, jakie to jest genialne. Więc stąd już to widzimy. A jesteśmy około 10 km od tego urządzenia. Będziemy jechali na górę, gdzie też oczywiście jest kanał. Różnica pomiędzy obydwoma kanałami około 30 metrów. Tu jesteśmy na poziomie powiedzmy 0, a tam będziemy 30 metrów wyżej. Zobaczycie, jak zmieni się jakość i kolor i czystość wody. Tu mamy taką mniej więcej jak na powiedzmy naszej Odrze. Trochę lepiej niż na Jamnie, ale nie lepiej niż na rzece Odra.